Mecz sezonu rozegrano na stadionie Wosir, gdzie drugi w tabeli WKS Wieluń podejmował zajmujące trzecie miejsce Wojbukowiec Opoczyński. Spotkanie zaczęło się po myśli gospodarzy. W 11 minucie Paweł Dubiel dośrodkował w pole karne, gdzie Błażej Karasiak podał głową do Sebastiana Banasia. Ten natychmiast odegrał do Karasiaka, po którego strzale padła pierwsza bramka dla gospodarzy. Goście wyrównali już w 22 minucie. Wszystko zaczęło się od rogu dla Wielunian, po którym piłkę przejęli przyjezdni, a po szybkiej kontrze i solowym rajdzie Marcina Mireckiego zawodnik z Bukowca ograł obrońców bramkarza WKS i strzelił do pustej bramki na 1-1. Gdy wydawało się, że remis utrzyma się do przerwy, w ostatniej akcji gospodarze nie potrafili wybić piłki po wyrzucie z autu gości. Wykorzystał to Sebastian Jura, który tuż przed gwizdkiem arbitra, kończącym pierwszą połowę przepięknym uderzeniem zza pola karnego, strzelił drugiego gola dla Woja. Podopieczni Dariusza Żurawia i Tomasza Jaworskiego nie podłamali się na szczęście takim obrotem sprawy i na drugie 45 minut wyszli mocno zmobilizowani, pełni wiary, że nie tylko odrobią straty, ale zgarną komplet punktów. Pierwszy krok do tego zrobili już 7 minut po przerwie, gdy sędzia podyktował karnego za rzekomy faul Michała Bańczyka na Karolu Dudku. Rzekomy, gdyż na naszych powtórkach wyraźnie widać, że gracz Woja czysto wybił futbolówkę, a jeśli był faul, to raczej na nim, gdy Dudek zamiast w piłkę trafił w nogi rywala. Cóż, sędzia z zapisu wideo nie mógł skorzystać i całe wydarzenie ocenił inaczej, dlatego mimo długotrwających energicznych protestów gości, decyzji nie zmienił. Marcin Adamczyk natomiast z 11 metrów raczej się nie myli i wyrównał na 2-2. Zaledwie kilka minut kazali czekać swoim fanom piłkarze WKS-u na kolejną bramkę. Swój udział znowu miał Dudek, który podał do Szymona Piotrowskiego, a ten wykorzystując źle zastawioną pułapkę offside'ową i wyjście z bramki Kamila Jędrzejewskiego, lobując bramkarza, zdobył bramkę na 3-2 dla WKS-u. Wszyscy wtedy spodziewali się, że nastąpi szturm gości, którzy będą chcieli wydrzeć gospodarzom choćby punkt. Na szczęście nic takiego nie nastąpiło. Woj przez ponad pół godziny stworzył tylko jedną groźną sytuację. Broniący wyniku Wielunianie mieli dużą szansę na czwartego gola, ale Adamczyk w końcówce trafił w słupek. Dlatego choć pomyłka sędziego w 52 minucie była ewidentna, WKS wygrał mecz zasłużenie. Zagrał bowiem najlepsze zawody w sezonie. Horror za horrory, można powiedzieć. Trzy mecze i trzy nerwowe, licząc od Pajęczna. Potem w Sieradzu Puchar, dzisiaj jeszcze chyba większy z Wojem Bukowiec. Który mecz się najwięcej nerwów kosztował? No myślę, że dzisiaj, bo ten puchar to, no, ja już mówiłem wcześniej, chcemy go zagrać, chcemy wygrać, żeby nie było kontuzji. No niestety stało się trochę inaczej, ale to już teraz nie ma najmniejszego znaczenia. Chłopacy pokazali dzisiaj, że no, ta drużyna ma charakter, że potrafi powalczyć z tymi najlepszymi w tej lidze, bo nie da się ukrywać, że Bukowiec to jest poza Lechią Tomaszów główny faworyt do awansu. My tutaj trochę od tyłu zaatakowaliśmy, ale generalnie myślę, że organizacyjnie jeszcze trochę nam brakuje, ale cieszę się bardzo z tego zwycięstwa, bo patrząc na poziom tego widowiska, to no myślę, że było to dobre, na wysokim poziomie trzecioligowe spotkanie już. Muszę powiedzieć, że od nieba, przez piekło, znowu do nieba. Z czego wynikła ta chwila dekoncentracji, gdzie wydawało się, że prowadzimy mecz i nagle do szatni schodzimy przegrywając? No, graliśmy z naprawdę dobrym zespołem i tutaj każdy błąd był wykorzystany, tak samo z naszej strony trzecia bramka, którą rozegraliśmy, no to naprawdę duży szacunek dla chłopaków, bo akcja w tempo na jeden kontakt, kilka podań, zakończona kapitalnym strzałem Szymona Piotrowskiego, także myślę, że widowisko mogło się podobać. Bardziej chyba myślimy o obronie tego drugiego miejsca, bo jak powiedziałeś, faworyt Lechia Tomaszów, ale wcale jeszcze nie łatwy przeciwnik na koniec, a ten duet z powiatu pańczańskiego czai się za naszymi plecami. Znaczy ja już mówiłem wcześniej, my tutaj nie zakładamy sobie jakichś wysokich celów, bo my na to na dzień dzisiejszy nie mamy pieniędzy. No, my gramy, udało nam się tutaj zebrać fajną grupę chłopaków, wszystkich z Wielunia praktycznie, bo Paweł Gierak jest z Praszki, no to mogę go traktować jako też tutaj z naszych okolic. Także cieszy mnie fakt, że to wszystko fajnie funkcjonuje, a to co będzie dalej, no to powiem, że nie zależy już tylko od nas. Musimy jeszcze jedną sytuację wyjaśnić, chyba jeśli chodzi o skład, bo znakomity mecz Bartka Gagatka w Pajęcznie, ale nie mógł dzisiaj zagrać, ponieważ coś mi się przydarzyło w Sieradzu, prawda? No tak, Bartek doznał kontuzji, podobnie jak Łukasz Rybak.
Mamy nadzieję, że są to tylko stłuczenia i że w miarę będą szybko wracać do zdrowia. Tego im serdecznie życzę. Natomiast no, jeśli chodzi o obsadę bramki i innych pozycji, my mamy naprawdę wyrównaną kadrę, małą, ale na tyle wyrównaną, że absencja jednego czy dwóch zawodników nie robi nam tutaj jakichś wielkich problemów. Chyba nad jednym zawodnikiem trzeba popracować, bo tak policzyłem, chyba 10 żółtych kartek Karol zebrał i w nie wszystkich grał, już za niektóre pauzował, niektóre wykluczyła go kontuzja i trzeba chyba mentalnie popracować nad tym zawodnikiem. No pracujemy, ale nie da się ukryć, że idzie nam bardzo ciężko. Szymon, długo czekałeś na ponowny debiut, jeśli dobrze policzyłem, chyba ponad 10 meczów na ławce, tak. I od razu z takim przeciwnikiem. Nie? Co sobie pomyślałeś? Dobrze, że akurat z Wojem? Czy teraz pokażę, kto jest pierwszym rączkiem? Czy może trochę pękałeś i cholera, może trzeba było z kimś łatwiejszym zagrać? Nie. Od początku czekałem na swoją okazję. Nieważne, z kim byśmy grali. Mecz jest, każdy jest praktycznie taki sam. Nie ma, że fakt, że praktycznie graliśmy my jako wicelider, oni na trzecim miejscu, nie ma znaczenia, z kim gramy. Czy po takiej długiej przerwie to widać na boisku, inaczej się tą piłkę czuje, zwłaszcza w walce o takie punkty za 6? No tak, no nie ukrywam tego, że po takim czasie, kiedy wchodzi się na boisku, nie czuje się do końca tego, co się powinno czuć, ale trzeba to nadrabiać po prostu. Tak mecz się układał z początku dla was, potem ze wskazaniem dla przeciwnika, potem znowu dwie bramki. Jak to wyglądało tam na boisku? Co sobie mówiliście, kiedy się nie układało? Co trener powiedział w szatni? Gdyby było 2-1 i bramka do szatni padła. To znaczy, no fakt, bramka praktycznie przed ostatnim końcem gwizdka w pierwszej połowie. Podcięła nam trochę skrzydła, ale trener Dżuraw i raz z trenerem Jaworskim powiedzieli, że mamy jeszcze drugie 45 minut, które są nową odsłoną tego meczu. Była jakaś zmiana taktyki w przerwie? Trener powiedział, którą flanką grać, na kogo uważać? Nie. Po prostu konsekwentnie graliśmy to, co mieliśmy założone od początku meczu i staraliśmy się dokładnie to konstruować. Tu zauważyłem, że zarówno trener Dżuraw, jak i trener Jaworski, a również działacze od początku sezonu unikają tego słowa trzecia liga. Jak to z wami wygląda? Bo nie da się ukryć, że bardzo was przybliża do drugiego miejsca dzisiejszy mecz, a drugie miejsce to daje awans do trzeciej ligi. Czy myślicie o awansie do trzeciej ligi, czy po prostu chcecie jak najlepiej wypaść w tych rozgrywkach? To znaczy, nie ma żadnych słów o trzeciej lidze, po prostu może prezesi, może ktoś, ludzie na mieście może o tym rozmawiają, ale po prostu my staramy się grać to